Witam wszystkich, z tej strony Sarge i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Mirage i korzystając z okazji, że jesteśmy niedaleko Krawca, wybierzmy się teraz do niego i ulepszymy sobie maksymalnie aktualnie wyposażone odzienie ukrytych, bo zdobyliśmy już wszystkie takie schematy na te ulepszenia, więc możemy od razu z tego skorzystać. Na dobry początek też tutaj to odzienie Rustama chciałem sobie ulepszyć maksymalnie, to teraz tak naprawdę przeciwnicy w ogóle nie będą słyszeć Basima podczas ruchu, więc podejrzewam, że mając to odzienie, będzie można teraz nawet obok przeciwników biegać, co przydałoby się prędzej czy później przetestować w jakiś sposób, no ale na razie jeszcze skupiamy się na tym odzieniu ukrytego i tutaj przy tym maksymalnym trzecim ulepszeniu mamy coś takiego, że segmenty skupienia wypełniają się o dodatkowych 15% przy skrytobójstwach. Czyli szybciej możemy spowodować, że ten pasek skupienia będzie całkowicie napełniony. No a wtedy możemy sobie kilku, nawet już teraz pięciu przeciwników jednocześnie wyeliminować. Przejdźmy zatem do siedziby w Szarkii. Nie wiem, czy akurat tędy dam radę, bo chciałbym zająć się kolejnym zleceniem. Nie wiem, czy ostatnim, bo mamy już tak naprawdę jedno zlecenie dostępne na tablicy, więc nie wiem, czy jeszcze się jakieś pojawią. Łapacz niewolników odwiedził Bagdad, zabij go. Basimie, nasz informator, chłopak, którego ocaliłeś wcześniej, doniósł, że słynący ze swojego diabelskiego okrucieństwa łapacz niewolników przybywa w Bagdadzie z transportem ludzkiego towaru. Znajdź tego łotra i go zabij, bez litości. Tacy jak on nie zasługują na oddychanie tym samym powietrzem, co my. Aby znaleźć łapacza, musisz pójść za miejscowym handlarzem niewolnikami, doprowadzić cię prosto do celu. Znajdziesz go nieopodal publicznego placu, na północny wschód od siedziby Szarkii. Udanych łowów, przyjacielu. I Ali zleca nam to zadanie. Nie daj się wykryć, to jest dodatkowy cel, który oczywiście postaramy się również zrealizować. No i proszę bardzo. Zaczynamy od razu w pobliżu. Przeszukaj w ciągu dnia plac na północny wschód od siedziby w Szarkii. No nie sądziłem, szczerze mówiąc, że aż tak blisko to będzie. I need your help, my friend. Konkretnie gdzieś tutaj, w tych okolicach. Rzeczywiście. Dobra, no to bez problemu tam dotrzemy. W ogóle cały czas trzeba zużywać, kurczę, te miksturki leczenia i w razie czego sobie je kupować, żeby zbliżyć się do odblokowania stosownego trofeum, że wykupimy łącznie 10 takich miksturek w ciągu całej gry. There you are. Now lead on. No i właśnie, to jego mamy tutaj śledzić. Zobaczymy, czy będzie się odwracać. Spróbuję może trzymać się na razie ścieżki gdzieś na górze. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślałem, że pogada, będzie jakaś rozmowa, ale nie tym razem. No, jeśli przejdzie akurat tędy, no to nie wiem. Na razie jeszcze mogę trzymać się dachów, ale dalej może być już problem. Tym bardziej, że akurat tutaj mamy strażnika. Broke my line of sight. Jak to zniknął z oczu? Cały czas go mamy, spokojnie. Ciekawe, czy tam skręci, bo teraz byłoby na rękę, żeby tutaj polecieć akurat prosto na strażnika. Ale nie, idzie cały czas tutaj. Kurczę. Co tak tutaj tylu tych strażników się pojawiło? A co ciekawe, nie jest to wcale teren zastrzeżony. Więc nie musimy się jakoś szczególnie martwić. Dobra, zjadę tutaj. Tylko będę musiał błyskawicznie wejść na dachy. Nie wiem, czy akurat tędy. Where did you go? Zobaczmy, zobaczmy. I will not let you get away. Okej. Okay. Mamy go cały czas. No i patrzcie. Obok jest też gość. Dobra, na wszelki wypadek. Lepiej go załatwić, żeby nie było. Ale faktycznie, jak tylko tracimy go z oczu, to od razu ten znacznik nam znika.
Więc tutaj jest dość istotne, żeby ciągle mieć go w zasięgu wzroku. Found you. Gdzie ty jeszcze pójdziesz? Bo tutaj chyba będę musiał jednak zeskoczyć. Chyba, że jest opcja tutaj jeszcze się dostać. Jak najbardziej. Spoko. Oho. Podsłuchać rozmowę. Czyli normalnie usiądziemy na ławce. Sakra. Mało brakowało. Oh, finally! I am here. What? The auction has not yet begun? Your old friend, the trapper, is still preparing his wares in the garrison. The slave trapper must be in the garrison. No doubt tending to his cargo. I need your eyes, my friend. To się nawet dobrze składa, że to tutaj mamy się udać, bo i tak miałem jeszcze w to miejsce wracać. Jest łapacz niewolników, czyli kurczę. Znowu to samo, w sensie, że znowu tutaj musimy sobie poradzić. I have found my mark. Dobra. Lecimy zatem. Tylko w końcu tak. Którędy mogłem na przykład wejść? Chociażby tutaj. Wydaje się, że to nie będzie głupi pomysł. Nothing can hide from us, Enkidu. Oznaczyć jeszcze tutaj kogoś więcej. Dobra, spróbuję przejść. Tutaj raczej dość bezpiecznie. No, zaraz kogoś obok mamy. Więc muszę uważać. Rozprawmy się lepiej. Ale to w ten sposób. No i odpowiednio się zbliżyć do tego łapacza niewolników, nie dając się wykryć, co jest tym bardziej utrudnione, że działamy za dnia. Ale wiecie co, skoro już tu jesteśmy, to skorzystajmy z okazji, żeby tę skrzynię z wyposażeniem otworzyć. Bo to nie powinien być żaden problem, zdaje się. Wystarczyłoby to przesunąć. Aha. Jest takie przejście. No też ryzykujemy tutaj, że zostaniemy wykryci. No ale nie no, spokojnie, jeśli zadziałamy... No nawet i z pułapką, to myślę, że będzie w porządku. Jest pułapka. Rzucamy ją blisko. What? Kurde, nie jest wystarczająco blisko. Ale... Zapraszam. Naprawdę nie podejdziesz? No chyba sobie jaja robicie w tym momencie. Dobra, to wabik jeszcze. Też może być w porządku, tylko jak się ustawić, żeby rzucić idealnie. No powiedzmy, że nawet tutaj jakoś. No nawet sobie nie żartujcie, że to na niego w ogóle nie działa. No come on! Dobra, czyli jeszcze jedna pułapka w takim razie. Nie ma innej rady. Muszę mu pod nogi to rzucić. Okej. Mamy trofeum za to, żeby 5 razy bodajże aktywować sobie pułapkę w ten sposób, ale wiecie co jest najgorsze, że ja jednak nie mogę tego gościa wyeliminować w ten sposób. To jeszcze bomba dymna ewentualnie. Dobra, to jest ostateczne rozwiązanie, żeby to zrobić bez wykrycia. Blood will flow. Dobra, muszę to otwierać. Mogłem jeszcze wprawdzie zabrać szybko pułapkę, ale już dobra. Nie to jest najważniejsze. Mamy schemat ulepszenia sztyletu abasyckich rycerzy. Faktycznie. No i tutaj oczywiście te stroje ulepszone wcześniej. Wracamy zatem do zlecenia. Dostać się do tego łapacza niewolników czym prędzej. Tylko może jeszcze oznaczyłbym sobie kogoś więcej po drodze. Tu na dole nawet też kogoś mamy, ale wydaje mi się, że to akurat jest obszar, którego nie musimy wcale ruszać.
Tylko wiecie, no prawda jest taka, że jeśli mam to zrobić bez wykrycia, to jednak dobrze by było trochę przynajmniej oczyścić sobie teren. Tamtego to bym załatwił właśnie, z daleka nawet. Ale nie wiem, czy to nie będzie aż za daleko. Zobaczymy. Bo teraz już tak, rzeczywiście jest za daleko. Kurczę, no. To może jednak przejdziemy obok. Tak, chyba nawet najlepiej będzie, jeśli tutaj ruszymy. Mam już pewien pomysł, jak to zrobić. Załatwimy również ciebie. O kurde, jeszcze jeden idzie. Tego nie wziąłem pod uwagę. A zdecydowanie powinienem. Dobra, to tamtego też bym sprzątnął, tylko... Czy to jest akurat najlepszy moment? Dobra, ten tutaj już wraca. Lecimy zatem z tobą. I od razu tego tutaj też bym załatwił jednak mimo wszystko. Tym bardziej, że mogę chyba trafić nie tylko w głowę. Ale tak dla bezpieczeństwa to zróbmy. Teraz idziemy dalej. No dobra, korzystać z okazji. Widać już tamto miejsce, gdzie mamy nasz cel. No i właściwie pod kątem osiągnięcia głównie to bym rzucił, kurczę, jeszcze jakimś wabikiem. Ale to też może za chwilkę. Ten mnie zauważy w końcu? Najgorsze jest to, że jest ich tu więcej. Dobra, trafiony. Od razu zniknie, więc nikt go nie zauważy. A z wabikiem za chwilkę i tak chyba spróbuję. Dobra, zejdźmy tutaj, zabierzmy z powrotem ten nóż. Nie ustawiłem się jednak odpowiednio, kurczę. Dobra, tamten tutaj podejdzie. Nie rzucę ten wabik. Tylko dla formalności właściwie. Bo mówię, będziemy po prostu bliżsi tego, żeby sobie odblokować trofeum, osiągnięcie. Dobra, 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 ja tu muszę naprawdę uważać. Właściwie to spróbujemy może zaatakować z góry. Będzie łatwiej. I od razu, żeby nie było... Tylko, że patrzcie, chyba się przemieścił ten łapacz niewolników. To tutaj będzie troszkę większy problem z nim, żeby to faktycznie zrobić bez wykrycia. Zobaczymy. Dobra, oznaczę jeszcze na wszelki wypadek tych tutaj, jeśli ten łapacz się przemieszcza, faktycznie się przemieszcza. To kurde. Będzie to pewien problem. No ale dobra, powiedzmy, że na razie trzymajmy się tej strony. Okej, kolejny załatwiony. Patrzcie, to już tutaj, no, tak bliziutko. Nie! Trochę za dużo was się tutaj kręci. Dobra. Załatwić ich więcej na górze, bo to faktycznie może być problematyczne teraz. Idealnie. No ciekawe, czy oni wrócą do tego miejsca, gdzie byli wcześniej, czyli jakoś tu. Tutaj może nie wszystkich, ale udało się całkiem zgrabnie oczyścić teren. Dobra. Zobaczmy, ile się odzyska. A tylko jeden nóż do rzucania. Jeden wabik. No i patrzcie. Tutaj jak na złość oni idą w tę stronę, ale... Chyba będą rzeczywiście wracać akurat w tę okolicę, gdzie nikogo więcej nie ma. Czyli to chyba nie najgłupszy pomysł. No jeszcze tu jest jeden. Niestety. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, czy nie został zauważony. Może niekoniecznie. I okej, to jest ten moment, słuchajcie. Koniecznie. Czekam tylko, aż się zbiorą w grupkę. Powinno to zaraz nastąpić, jak tylko będą się przemieszczać, prawda? Tak mi się wydaje. No dobra, teraz jest mały problem, bo mamy jednego jeszcze. Ale jego załatwię. Kurde, nie tak. Świetnie.
jeszcze raz. I teraz lecimy, bo nożem do rzucania to nie ma co. It is done. Time to leave. Ja jeszcze jedną bombę rzucam. Wiecie dlaczego? Żeby pozbyć się tych ciał. Musimy to szybko tutaj zrobić. I wracamy na górę. Dobra. Idealnie rozwiązane, nikt się nie zorientował. A my możemy opuszczać to miejsce. No, pokuszę się jeszcze o to, żeby zabrać z powrotem te gadżety. Przynajmniej część, uzupełnić. Jest tutaj tego jeszcze więcej nawet, ale... Już chyba tam koniecznie nie muszę ruszać, chociaż kusi, szczerze mówiąc. Zobaczmy jeszcze tu. A właśnie, bo tutaj żeton muszę wykorzystać i to zawsze jest więcej surowców wtedy z tego. Dobra, czyli tak naprawdę to ja tutaj mógłbym sobie przejść i nawet ci ludzie by się za bardzo nie zorientowali, ale z tego co widzę, jeśli chcę opuścić ten obszar, na przykład murami, to chyba jednak muszę wrócić tam, gdzie byłem wcześniej. Bo tutaj te kolce mocno by utrudniały. A, pokuszę się jeszcze, żeby tutaj jakieś drobiazgi sobie zebrać. No i spadamy. Tutaj chyba będzie najprościej, bo nikogo nie ma, prawda? Wolę to sprawdzić, żeby się nie okazało, że nagle ktoś się pojawił z powrotem. Ale na szczęście nie tym razem. Done to perfection. Pięknie. Mamy zlecenie wykonane. I pytanie, czy to wszystko? Schemat ulepszenia miecza Rustama. Dirhamy. No i nie ma żadnej informacji o nowym zleceniu. Oczywiście zawsze jest jeszcze szansa, że jeśli byśmy sobie kontynuowali wątek fabularny, to że wtedy być może jeszcze nowe zlecenie się pojawi. No zobaczymy z czasem. Na razie trzeba przenieść się w jakieś inne miejsce. Stwierdziłem, że będziemy tutaj robić wszystko, żeby już dzielnicę Karch ukończyć w 100% i wygląda na to, że zostało nam niewiele rzeczy, między innymi to miejsce historyczne tutaj na obrzeżu tak naprawdę tego regionu. No i to jest teren, gdzie już wchodziliśmy swego czasu, wykonując ostatnio zlecenie, więc obszar doskonale nam znany. Tym razem jednak spróbuję no jak najszybciej dostać się do celu. Aczkolwiek nie odmówię sobie jeszcze wejścia tutaj na górę, bo widzę, że mogę więcej tych gadżetów uzupełnić, a ponieważ jednak trochę ich zużyliśmy, no to proszę. No i proszę, tutaj mamy tych braci, znaczy wcześniej mieliśmy tych braci, których tu likwidowałem. Co ciekawe, to wygląda tak, jakby nadal ten obszar był oczyszczony. To, co robiłem wcześniej, że się zapisało, to dziwne, bo zazwyczaj jednak bardzo szybko dochodzi do sytuacji, że od razu strażnicy się respawnują, ale nie w tym przypadku. To oznacza, że bez większych problemów dostanę się tutaj, żeby wejść w interakcję z tym miejscem. Towary eksportowe Bagdadu. Abasyckie rzemiosło cieszyło się wielkim wzięciem od Europy Północnej po Azję Wschodnią i było nawet kopiowane zarówno przez władców, jak i mnichów. Liczne powstałe w imperium przedmioty zostały odnalezione poza jego granicami. Ich duża liczba dowodzi, że wymiana handlowa i międzykulturowa pełniła wówczas niezwykle istotną rolę. No i tak dalej, i tak dalej. Wyroby szklane, popularnym bagdackim towarem eksportowym. No, czyli to by znaczyło, że jeszcze jedno takie miejsce historyczne mi zostało. Ty w ogóle jeszcze wcześniej sobie nie odznaczyłem tego. No ja poszukam na mapie za chwilę, gdzie muszę się udać w następnej kolejności. No i dobra, na początek jednak zajmiemy się artefaktem Dervisa, no bo jeszcze jeden taki artefakt jest do zdobycia w Karchu, tutaj niedaleko punktu widokowego, więc lecimy zabrać ten artefakt, no z tym nie powinno być większego kłopotu. Nie wiem, czy to właśnie nie są ostatnie artefakty, bo wiecie, za każdym razem musieliśmy Dervisowi odnosić coraz więcej tych artefaktów. Teraz już dużo czasu mija,
od ostatniego oddania tych artefaktów, więc podejrzewam, że być może dopiero jak wszystkie pozostałe artefakty zdobędziemy, no to będziemy w stanie Dervisowi to odnieść. No i też swoją drogą zdałem sobie sprawę, przeglądając przed chwilką trofea, że ja już przecież związane z wabikami osiągnięcie nabiłem w poprzednim odcinku. Więc nawet niepotrzebnie tam w tym garnizonie działałem w tym kierunku. Mamy figurkę szachową z kości słoniowej. Figurka szachowa wyrzeźbiona w Afryce Północnej z kości słoniowej pod koniec pierwszego tysiąclecia. Wiele z najstarszych pionów odkryto na trasie jedwabnego szlaku. I patrzcie, mamy tutaj 9 tych artefaktów. I nadal... A nie, nie 9, tylko 7, bo to są tylko klucze. Więc nadal muszę jeszcze zbierać kolejne. Może teraz to byśmy... O, wiem co zrobimy. Pójdziemy do kupca i tutaj do stajni. Dlatego, że trzeba pewne rzeczy jeszcze też nadrobić. Najbliżej mamy kupca. U niego przede wszystkim chciałem wykupić sobie narzędzia z naciskiem na miksturki, bo chciałem zobaczyć, czy już teraz wreszcie nabijemy to osiągnięcie za zdobytych 10 mikstur. Mamy też znowu możliwość wykupienia sobie stali, komponentów, a także skóry, więc oczywiście wszystko wykupujemy. No i dodatkowo tutaj te eliksiry. W posiadaniu 3 to jest maksymalna liczba jednak, okej. Going to enhance your gear? Szczerze to myślałem, że jednak będę mógł tutaj jeszcze coś wykupić. No dobra, no to bierzemy w takim razie chociaż nóż do rzucania. I teraz mamy maksymalne ilości tego wszystkiego. Sprzedajemy wszystkie drobiazgi. No i opuszczamy to miejsce, ruszając od razu do stajni. Bo nadal jest jeszcze kilka koników do wykupienia. Więc chciałbym od razu podziałać z kolejnym tutaj. Good to see you. Nice to see. Let us see. Zobaczmy, jak to wygląda. No jeszcze 4. Dobra, wygrana. Tak się ten koń nazywa i od razu aktywujemy go sobie. Will that be? No i właśnie wzywając tego konika, będziemy mogli od razu wyruszyć tutaj. To jest dzicz oczywiście, liczone jako ten osobny region, ale stwierdziłem, że skoro jesteśmy tak blisko, no to odkryjemy sobie przy okazji kolejną księgę, którą następnie trzeba będzie oddać kolekcjonerowi. To jakoś tutaj kawałek wystarczy tylko przejechać, ale podejrzewam, że sama księga będzie pewnie ukryta tutaj, a to jest chyba teren zastrzeżony. Targ wtorkowy. Ciekawe. Tak, zdecydowanie jest to teren zastrzeżony, więc dobra. Show me everything. Tutaj na razie nie muszę się martwić. To mi naprawdę mocno przypomina miejsce, do którego już docieraliśmy swego czasu. Może nawet to jest dokładnie to samo miejsce. Ale nie no, to dziwne, żebym wtedy jednak nie zabrał tej księgi. Może jednak jest to coś podobnego i tyle. Więc zobaczymy. Wejdziemy sobie tutaj. Mamy gościa, ale jego bym nie ruszał na razie. A wszedłbym zamiast tego na górę. Tylko czy tu jest tylko jeden gość? Chyba tak. A nie, jest dwóch jednak. Kurczę, troszkę za późno. Dobra, teraz zobaczymy. Chyba jednak w środku mamy tę księgę. Tutaj klucz do znalezienia, czyli tam mamy gościa z kluczem. Okej. Czyli tak w teorii nie powinno być problemu. A, to tego tak nie załatwię. Ale dobra, rzucimy bombę. Okej. Klucz do skrzyni zabrany. Teraz uwaga, bo ten tutaj podchodzi. Nie podejdzie chyba wystarczająco blisko, co? Ale mogę jeszcze spróbować rzucić. Okej. Dobra, rzucamy od razu. Trochę tutaj zamieszania zrobimy mimo wszystko. Ale może nie jest to najgłupsze rozwiązanie. Dobra, czyli to tutaj będzie, na górze. Ja sobie nie odmówię i wykorzystam oczywiście ten kluczyk, żeby tamtą skrzynkę też otworzyć.
Ojejku, nie! Mamy gościa. Ale szybka akcja i załatwiony. Dobra, czyli teraz to mamy. I co jeszcze? Zaraz to oczywiście sprawdzimy. Mamy za to jeden punkt umiejętności. Powinienem dostać informację, jaka to księga, prawda? Oczywiście. Od razu rzucimy okiem na to. Okej. Księga ta stanowi spis opowieści o podróżach At-Tajira do Indii i Chin. Mistrz Fulat mówił, że są tam również ukryci. Bardzo chciałbym móc wybrać się na Daleki Wschód, zobaczyć jak żyją i nauczyć się ich metod. At-Tajir twierdzi, że w Indiach żyją mężczyźni, których brody mają nawet 3 łokcie długości. Dobra, tutaj no nie pociśniemy za bardzo w rozwój postaci. Ale właśnie, widziałem niedaleko jeszcze historyczne miejsce, więc tam wyruszymy teraz. Możemy tędy się wydostać. I najlepiej także być na w miarę otwartym terenie, by móc znowu przyzwać sobie tego wierzchowca. Cały czas tak odczuwam, że no rzadko są okazje w tej grze, żeby z tego konika skorzystać, czy wielbłąda ewentualnie, w zależności od tego, na co się zdecydujemy. Więc tym bardziej każdą możliwą okazję warto wykorzystać. Teraz obok będzie też zagadka. No, jeszcze osobna kwestia to jej rozwiązanie, bo to na pewno zmusi nas do tego, żeby wybrać się w kompletnie inne miejsce. Ale najpierw to. Śmierć i życie po śmierci. No, musiało to być coś z tym związane, skoro dookoła są, kurcze, zasypywane ciała. Z czasem rytuały zainspirowane życiem proroka Mahometa zaczęły przekształcać się w typową dla islamu ceremonię pogrzebową praktykowaną w całym imperium. Wyjątkowym dla niej elementem był stosunkowo krótki okres żałoby, trwający ledwie kilka godzin. Przez ten czas ciało było obmywane perfumowaną wodą w domach lub meczetach nieparzystą liczbę razy. W zależności od zasobności kiesy żałobników nieboszczyka odziewano w specjalną chustę lub czystą tkaninę, którą owijano go również nieparzystą liczbę razy. A to sporo ciekawych informacji tutaj. No niemniej jednak sprawdźmy też tą zagadkę od razu. Niby kurczę dzicz, a zaraz przy Bagdadzie. Ale w dziczy jest najtrudniej chyba zlokalizować te rzeczy, bo mapka jest spora, a poszczególne aktywności pojawiają się dopiero na odpowiednim zbliżeniu. Więc tutaj mapkę będę musiał przestudiować bardzo dokładnie. Tutaj jest treść zagadki. Treść zagadki albo jakaś mapka, zobaczymy. Okej. Kurczę, chciałem w sumie przeszukać tutaj te pojemniki. Zaraz sprawdzimy tę zagadkę oczywiście jeszcze. Zabierzmy jeszcze te rzeczy. I teraz sprawdzimy, jak to tutaj wygląda. Okej. Czyli zdecydowanie znowu mamy jakiś fragment mapy pokazany. Oj, coś czuję, że kurczę, tutaj może się uda to zlokalizować. No bo jest to dość czytelne raczej, tylko wiecie, no osobna kwestia to teraz to zlokalizować, bo podejrzewam, że chwilę... A, bo to jest tutaj, patrzcie, zaraz obok. Czyli rozumiem, że jakoś tutaj, tak? W tej okolicy. Jeszcze raz muszę to sprawdzić. Jeśli to faktycznie tak niedaleko, to nie powinno być problemu. Zagadki, zagadki. A, bardziej tu. No dobra, to troszeczkę muszę chyba przemieścić jeszcze ten znacznik. O, właśnie. A tu w ogóle czemu tak to znika? Słaba sprawa, ale mniej więcej na środku. Gdzieś właśnie pod drzewem powinno być to, co jest zakopane. Czyli od razu sobie tam przejedziemy. No wreszcie jakaś zagadka, którą powinienem rozwiązać sam. Bez szukania odpowiedniego rozwiązania w internecie. Ale mówię, tutaj akurat nie było problemu, bo dość czytelnie zostało to przedstawione, a w dodatku rozwiązanie znajduje się stosunkowo niedaleko od tego, gdzie zaczynamy tę zagadkę. Więc w tym przypadku większy problem pewnie będzie z tym, żeby w ogóle zobaczyć, pod którym drzewem to będzie, ale jak powolutku przejedziemy, to w końcu zobaczymy świecący skarb. Na szczęście z jakiejś odległości już to widać.
Więc nie powinno być chyba aż tak źle. Aczkolwiek sporo tutaj tych drzew. Palmowy gaj. Właśnie, właściwie to palmy. Dobra, czyli to jakoś na środku powinno być. Gdzieś tutaj. Kurde, tak w słońcu. Też trudno wypatrzeć. No musi to być gdzieś tu. Nie mogę na razie zlokalizować. Pewnie tutaj chwilę pobiegam. A nie, mamy to tutaj, dobra. Zielony ukryty. O, to super. To akurat sobie weźmiemy do aktualnego stroju. Czyli dokładnie to drzewko widoczne na mapie. Ale czemu zielony ukryty? Bardziej dominuje biały kolor, zielony tylko troszkę. Ale będzie kolejna odmiana, żeby pohasać. A nie, jednak jest sporo zielonego, dobra. Cofam to, co wcześniej powiedziałem w takim razie. Bardziej z tyłu widać ten zielony kolor rzeczywiście. No dobra, to ja przejrzę mapkę za chwileczkę. Tutaj jeszcze muszę uważać, bo są węże. W każdym razie no muszę przejrzeć mapkę i zorientować się, gdzie poszukać kolejnej jakiejś aktywności. No bardziej na razie bym się skupił na tym, żeby ten karch ukończyć w 100%. No dobra, mam niedaleko miejsce historyczne, do którego się wybierzemy i to będzie 100% dzielnicy Karch. Najpierw jeszcze u Munadiego usuniemy sobie złą sławę, bo za to też jest osiągnięcie, żeby 3 razy z usług Munadiego skorzystać. Chyba do tej pory 2 razy skorzystałem, więc zobaczymy. The Shurta keep getting underfoot. Could you help clear my path? It is done. Now, feel excuse me. Okej, osiągnięcia nie dostałem za skorzystanie z jego usług 3 razy, więc podejrzewam, że to jednak był dopiero 2 raz, bo jestem pewien, że raz z tego Munadiego korzystałem z jego usług, żeby właśnie obniżyć sobie poziom sławy. Wtedy to chyba było od razu z 3 poziomu na 0. Więc jeszcze jedna okazja będzie. Będę musiał chyba specjalnie sobie nabić jakąś złą sławę. Zresztą do tego będzie jeszcze inna też sposobność, żeby inne osiągnięcia nabić. Ale o tym może już w innych odcinkach będzie. Na razie tutaj podchodzimy po ostatnie miejsce historyczne. Perfumy. Ten gość akurat widocznie je sprzedaje. Perfumy odgrywały niezwykle ważną rolę w abasyskim społeczeństwie. Używali ich codziennie zarówno dorośli obojga płci i ze wszystkich klas społecznych, jak również dzieci. Perfumowano też żywność, uważając, że zapobiega to jej psuciu się. O nie! Lekarze doradzali w ramach terapii korzystanie z aromatycznych maści stworzonych na podstawie składników roślinnych i zwierzęcych. Środki aromatyczne dodawano nawet do atramentu i materiałów wykorzystywanych przy budowie meczetów. No ale psikanie perfumami jedzenia to nie był najlepszy pomysł. Na pewno. To nie tylko dla walorów smakowych, ale myślę, że i zdrowotnych zdecydowanie. No, w każdym razie. Dzielnica Karch ukończona w 100%. Czy to jest pierwsza dzielnica w ten sposób zaliczona? Chyba tak. Bo w innych mi tam zawsze czegoś jeszcze brakuje. Ale jesteśmy już naprawdę coraz bliżej. Więc cóż, będę musiał znowu prześledzić mapkę i przenieść się gdzieś indziej. Ja tak w ogóle wcześniej sobie patrzyłem jakoś w tej okolicy, że coś było. O właśnie, historyczne miejsce w dziczy. To co tak trudno wypatrzeć, więc będziemy tam ruszać, zaczynając od tego klasztoru nestoriańskiego. Będzie przy okazji dodatkowa możliwość, żeby sobie znowu wykupić, może tym razem nie konia, ale wielbłąda. Bo akurat mamy w pobliżu stajnię, więc chciałbym z niej skorzystać. O, i znowu mogę zużyć miksturkę. To dobrze, o 1 krok bliżej do zdobycia łącznie 10 mikstur w całej grze. A tymczasem tutaj mamy stajnię, więc zabierzmy tego wielbłąda, bo chyba tylko 1 wielbłąd tutaj mi został z tego, co pamiętam, jak patrzyłem na tę ofertę. A właśnie, poranek. Urocze imię. Ale przynajmniej też jego wygląd się czymś wyróżnia na tle innych.
Czy ja miałem tylko jednego wielbłąda do tej pory? Chyba tak. Kurczę. Nothing else. Szczerze mówiąc, aż by się prosiło o większy wybór w takiej grze jak Assassin's Creed Mirage, no ale cóż. Musi nam wystarczyć to, co mamy, najwyraźniej. No i tutaj rzeczywiście trzeba się udać. To ciekaw jestem, czego będzie dotyczył akurat ten wpis, jeśli to jest jeszcze na obrzeżach. Może tutaj te umocnienia obronne, to będzie coś na ten temat, niewykluczone. Zobaczymy. Trzeba będzie się zatrzymać i sprawdzić. Okej. Kanały Bagdadu. Suchy bagdadzki klimat sprawiał, że zaopatrzenie miasta w wodę opierało się o gęstą siatkę naturalnych i sztucznych cieków wodnych rozpoczynających się rzecz jasna w Tygrysie i jego dopływie, rzece Diyala. Istniał system kanałów, których budowa rozciągnięta była na tysiąclecia, a który Umayyadzi i Abbasydzi odnowili i rozbudowali. W samym mieście sieć ta była niesamowicie gęsta i składała się zarówno z dużych, zdatnych do żeglugi kanałów, jak i bardzo wąskich rowów. Część wody pozyskiwano również z kanałów połączonych z leżącym na zachodzie Eufratem. No dobra. No i w tej okolicy to by było wszystko. Tutaj nie widzę niczego więcej. No proszę, ale jest zagadka jednak. No dobra, no to nie tak daleko stąd. Spróbujemy tam jeszcze dojechać w takim razie. Akurat robi się ciemno. Więc po rozwiązanie tej zagadki albo wybierzemy się w nocy, albo po prostu będę musiał przeczekać do kolejnego dnia. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy też, czy tym razem będę miał trochę więcej szczęścia do treści tego zadania, tej zagadki. Po raz kolejny. Czy będę miał tego szczęścia więcej? No bo już w tym odcinku jedną zagadkę normalnie rozwiązaliśmy. Ale kurczę, najgorsze jest to, że kiedy my się tylko zbliżamy do terenów zabudowanych, to prawdę mówiąc, prawie że szybsze jest przemieszczanie się na własnych nogach niż z pomocą czy to konia, czy wielbłąda. Tutaj biegniemy chyba właśnie nieco szybciej. Na wielbłądzie czy koniu mamy tylko właśnie szansę szybciej się gdzieś dostać w dziczy, a to z kolei nie są aż tak częste okazje znowu. Dobra, czy ja tutaj na przykład dam radę wejść? Musimy skorzystać. I uwaga, bo mogą być tutaj żołnierze. Też na razie to nie widzę nikogo. Dopiero tam dalej. Tylko że zagadka jest niżej. Okej, i to poza terenem zastrzeżonym jednak. Spoko. Za chwileczkę się zapoznamy. Trzecia zagadka w Harbii. Znajdź, co ukradłem. Okej, to może być w takim razie jednak notatka do odczytania. Zobaczymy. Strażnicy są coraz bliżej. Muszę pisać szybko. Zgodnie z obietnicą zdołałem zdobyć to, czego szukałem, ale skończył mi się czas. Pomścij mnie i znajdź zdobycz, dla której ryzykowałem życiem. Znajdź kotły na mydło i z wysokości rozglądaj się za kolorowymi materiałami. Chyba wiem, o co chodzi. Zapamiętaj mnie za odwagę, nie zaś za mój podły los. Życzę ci szczęścia. Czy to nie jest przypadkiem to miejsce, gdzie odwiedzamy Dervisa? Czekajcie, czekajcie. Tam coś było z tym mydłem. Ale kurczę, gdzie mieliśmy Dervisa? Chyba bardziej tu. To jest fabryka skór, ten Dervis. Okej, to chyba jednak nie jest to. Ale kojarzę lokację. Tylko co to było? Jak to się nazywało? To musi być też gdzieś tutaj w okolicy. Chyba że to jednak chodzi o tę fabrykę skór. Fabryka metalu. No nie wiem, muszę poszukać chyba troszkę dłużej. Ewentualnie w pierwszej kolejności poszedłbym tutaj, do tej fabryki, z fabryki skór i poszukał, ale to chyba było, kurczę. Jest! Dzielnica mydlarska, okej. Okay. Czyli to musi być tu, w tej okolicy. Spotkamy się już tam, na miejscu, myślę. No ale w międzyczasie to jeszcze chyba zaliczymy sobie jedno osiągnięcie polegające na tym, żeby pięciu przeciwników jednocześnie wyeliminować tym asasyńskim skupieniem. Mamy czterech wrogów, a piąty
jest tutaj, po drugiej stronie. Więc albo go zwabię tutaj, albo będę musiał się jakoś idealnie ustawić. Nie wiem, czy to jest możliwe. Właśnie, bo to też muszę mieć ich na widoku idealnie, a to chyba nie jest tak prosto możliwe. Tak, bo tutaj zawsze jeden będzie jednak oddalony za przeszkodą w sensie. Weźmy wabik w takim razie, mam nadzieję, że to zadziała. Kurde, ale ten niestety nie podchodzi, to jest najgorsze. Chyba, że tutaj. No, może teraz się uda? Prędzej? Zobaczmy. Tak, idealnie. To lecimy. Mamy pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. Lecimy. To było widowiskowe, trzeba przyznać, a więc osiągnięcie nie do zatrzymania nam tutaj wpadło. Pokażę wam, gdzie trafiłem na tę grupkę. Tutaj, niedaleko tej bramy tak naprawdę. W ogóle też sobie oznaczyłem jeszcze grupę kupców, spróbuję ich przekupić, żeby też zbliżyć się do zdobycia trofeum, gdzie muszę 5 razy takich kupców przekupić. Możliwe, że to jeszcze nie będzie osiągnięcie, więc w takim wypadku i tak się spotkamy w tej dzielnicy mydlarskiej. Okej, okay, tutaj jest ta grupa kupców. No nie będę za nimi teraz podążał, ale jeszcze stwierdziłem, że jednak przywitam się z wami tutaj, bo mamy kolejnego Munadiego, więc w tym przypadku myślę, że już uda się na pewno zaliczyć to osiągnięcie. Bo to już będzie trzecie skorzystanie z jego usług. The Shurta are determined to smear my name. Accept this as proof of my innocence. Jak to się dzieje, że jednak nie? Kurde, może ja już to wcześniej zdobyłem jednak mimo wszystko. Już teraz to nie jestem pewien. Mogłem coś pomylić? Albo chodzi o to, żeby jednak skorzystać z jego usług wtedy, kiedy mamy wyższy poziom? No jeszcze będę musiał to dokładnie sprawdzić na liście osiągnięć. Dobra, słuchajcie, trochę to zajęło, ale w końcu mamy to, kurczę. Poza terenem zastrzeżonym, ale jak najbardziej w okolicy dzielnicy mydlarskiej tutaj. Jest takie miejsce z tym skarbem, więc to zabierzemy. Najważniejsze, że się udało. I zaraz obok będziemy mieli jeszcze Munadiego. Czarne powstanie Zanch, okej. Okay. Czyli też strój, z którego lubiłem korzystać. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Okej, okay, faktycznie dominujący kolor czarny to jak najbardziej. Gdzie był ten Munadi, kurczę? Po tej stronie. Bym się jeszcze do niego wybrał. Ale kurczę, mam nadzieję, że ja teraz faktycznie zdobędę to trofeum, bo w tym odcinku to już będzie trzeci raz, kiedy skorzystałem z usług Munadiego. Sprawdziłem, że faktycznie o to chodzi. Nie ma tam jakiegoś haczyka. Byłem naprawdę przekonany, że już do tej pory skorzystałem przynajmniej raz z tych usług, a tu się okazuje, że chyba jednak nie. Niesłychane, czyli faktycznie to w tym odcinku pierwszy raz w ogóle z usług Munadiego skorzystałem. Do tej pory jednak działałem za każdym razem w ten sposób, żeby zrywać te plakaty. Zaskakujące. A byłem no, praktycznie właśnie pewien, że już u tego Munadiego byłem i że wydawaliśmy żetony. No ale najwyraźniej nie. To powiem wam tak, no bo Harbija jest już kolejną dzielnicą ukończoną w 100%. W kolistym mieście nie mogę zdobyć zaginionej księgi, Karch też ukończony. Została Abasija i Dzicz najwyraźniej. No to teraz na koniec jeszcze wybierzmy się do kolekcjonera ksiąg. Pora mu oddać te książki, które zdobyłem w ostatnich materiałach, a więc spotkamy się już na miejscu. No i co ciekawe, jeszcze tylko jedną książkę muszę znaleźć, żeby zaliczyć to zadanie, chociaż pisaliście mi, że mocno na wschodzie jest jeszcze jedna bonusowa, siódma książka, którą i tak trzeba zdobyć podobno, żeby zaliczyć osobne trofeum. Więc to też przed nami. Do you have something for me? Ha! Very good! It is certain no other in the city has seen this. If you find any more,
I am here. Ale kurczę, naprawdę niesamowicie mało satysfakcjonujące jest to, że za każdą księgę dostajemy jeden szton uczonych, kiedy mam tego przecież od groma, od samej kradzieży. Twórcy jednak powinni się bardziej postarać, żeby takie bardziej unikalne rzeczy bardziej nagradzać. No 40 sztonów uczonych mam, a już od dawna nie skupiałem się na tym, żeby to zbierać tak na dłuższą metę. No dobra, ale to jest kolejna aktywność, którą popchnęliśmy do przodu. Oczekujcie zatem na następne materiały, gdzie będziemy jeszcze się zajmować takimi pozostałymi pobocznymi kwestiami. Póki co to by było na tyle. Cześć!